W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Powierzam Tobie, Jezu Chryste, tych kapłanów, których nosimy w naszych sercach, naszych proboszczów, wikarych, spowiedników. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Synu Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie wielki, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie z ludzi wzięty, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie dla ludzi ustanowione, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie naszego wyznania, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie większej od Mojżesza czci godzien, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie prawdziwego przybytku, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie dóbr przyszłych, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie święty, niewinny i nieskalany, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie wierny, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie miłosierny, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie dobroczynny, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie na wieczność doskonały, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie, który wszedłeś do nieba, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie siedzący po prawicy majestatu na wysokości, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów krwią swoją, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, ofiaro Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, ofiaro święta, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, ofiaro niepokalana, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, ofiaro przyjęta przez Boga, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, ofiaro przejednania, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami. Jezu, ofiaro uroczysta, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi kapłanami.
Jezu, ofiaro chwały, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi, kapłanami. Jezu, ofiaro pokoju, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi, kapłanami. Jezu, ofiaro przebłagania, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi, kapłanami. Jezu, ofiaro zbawienia, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi, kapłanami. Jezu, ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi, kapłanami. Jezu, ofiaro, która dwoje jednym uczyniła, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi, kapłanami. Jezu, ofiaro od założenia świata ofiarowana, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi, kapłanami. Jezu, ofiaro żywa przez wszystkie wieki, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi, kapłanami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. Od zła wszelkiego wybaw nas, Jezu. Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła wybaw nas, Jezu. Od grzechu świętokradztwa wybaw nas, Jezu. Od ducha niepowściągliwości wybaw nas, Jezu. Od pogoni za pieniądzem wybaw nas, Jezu. Od wszelkiej chciwości wybaw nas, Jezu. Od złego używania majątku kościelnego wybaw nas, Jezu. Od miłości świata i jego pychy wybaw nas, Jezu. Od niegodnego sprawowania świętych tajemnic wybaw nas, Jezu. Przez odwieczne kapłaństwo Twoje wybaw nas, Jezu. Przez święte namaszczenie boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię kapłanem, wybaw nas, Jezu. Przez Twego kapłańskiego ducha wybaw nas, Jezu. Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego, wybaw nas, Jezu. Przez krwawą ofiarę z siebie raz na krzyżu złożoną, wybaw nas, Jezu. Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą, wybaw nas, Jezu. Przez boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów, wybaw nas, Jezu. Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby usta kapłanów strzegły wiedzę, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś pasterzy według Twego serca wzbudzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarza Pana, uczcili, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Kapłanie i ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś. Bądź teraz Twoim Kościołem trwającym na modlitwie i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.